Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Ogólnie jest trochę o takim braku tolerancji na błędy i swoje, i cudze. Oczywiście, absolutnie. Absolutnie, to jest w ogóle coś takiego, co w całej tak zwanej cancel culture mi się wydaje charakterystyczne, że to jest taka sfera, wiesz, często mam takie wrażenie, pisałem o tym też w książce, że jak wchodzę, wiesz, do sieci, to mam wrażenie, że mnie otacza chmara takich jednoosobowych trybunałów małych, które wydają nieustannie wyroki, wiesz, mówią, to jest dobre, to złe, to dobre, to złe, właśnie grupują się w takie chmary i tam, wiesz, krzyczą, potępiają, piętnują, są bardzo wyczulone na najdrobniejsze uchybienia, jakieś mikrobłędy i tak dalej, wytykają to i bezlitośnie za to karzą. To jest rzeczywiście jakiś taki hipermoralizm, który myślę, że wiele rzeczy zastępuje, to znaczy i wiele rzeczy daje. Z jednej strony zastępuje trochę religię, wydaje mi się, bo to te zjawiska mają pewną komponentę religijną w ogóle. Ten rodzaj jakby zapiekłości, zacietrzewienia, takiego pasji, która w tym jest, wiesz, takiego przekonania, że się jest tym dobrym, najczystszym, najdoskonalszym, a tam są ci straszni, zepsuci. To jest bardzo jakby zakorzenione w takim modelu religijnym. Religia traci znaczenie. I też wyparowuje wraz z nią wszystko to, co jest w niej, czy było w niej także, powiedziałbym, towarzyszące temu elementowi. Wiesz? Bo oczywiście tam, nie wiem, w chrześcijaństwie jest taka składowa, ale jest też cała reszta różnych innych rzeczy, które jeśli są jakoś akcentowane i rozumiane głębiej i przedstawiane w sposób taki adekwatny, no to mogą sprawić, że człowiek generalnie stanie się raczej bardziej wrażliwy na innych i bardziej będzie, nie wiem, na innych uważny i będzie skłonny raczej do szukania belki we własnym oku niż źdźbła w cudzym. Natomiast jak już to zostaje tylko w tej postaci, no to się to robi taki fundamentalizm facebookowy właśnie, albo, tak, albo twitterowy. No ale też myślę, jakiś rodzaj takiego poczucia, z którym myślę, że dużo ludzi się mierzy, tego, że dużo ludzi dzisiaj ma poczucie chyba nieustannego bycia, wiesz, ocenianym i rozliczanym ze wszystkiego. Jak jesteś tak ciągle jakby rozliczana na różnych obszarach, żyjesz pod potworną presją nieustanną, że w zasadzie jakby ciągle wszyscy na ciebie patrzą i cię rozliczają z tego, jak wyglądasz, co robisz, ile zarabiasz, jakby, jakie masz związki, jakie relacje, czy po prostu jesteś, wiesz, odpowiednio fajna, czy nieodpowiednio, etc. I od tego ma zależeć jeszcze to w ogóle, czy będziesz jakoś funkcjonować w tej strukturze społecznej, czy z niej w końcu wypadniesz. No to sytuacja, w której ty możesz w prosty sposób jakby nagle zmienić miejsce i stać się właśnie tą, która osądza, dekretuje, potępia, jest bardzo atrakcyjna też i daje jakiś rodzaj właśnie wytchnienia, ulgi. Więc to są bardzo, myślę, złożone mechanizmy, co nie zmienia faktu, że ich skutki są drastyczne często. Nowa Myśl na Dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.